Wir wollen etwas vorlesen aus dem Hohen Lied. Będziemy czytać z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Hohe Lied, Kapitel 1, Vers 1 bis 8. Pieśń nad Pieśniami, rozdział 1, wiersze od 1 do 8. Pieśń nad Pieśniami Salomona. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobie, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Śniada jestem, lecz piękna, o córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma. Nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie. Kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi Ty, którego miłuje moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada? Gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy? Jeżeli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Und noch Vers 12. I jeszcze wiersz 12. Dopóki król jest przy stole biesiadłym, mój nart wydaje swą woń. Salomo hat inspiriert durch den Geist drei Bücher der Heiligen Schrift geschrieben. Salomon, inspirowany przez Ducha Świętego, napisał trzy księgi Pisma Świętego. Es ist das Buch des Predigers. Jest to księga kaznodziei. Ein großer Teil der Sprüche. Duża część z przysłów Salomona, tak zwanych. Und das Hohe Lied. I pieśń nad pieśniami. Und es ist gut, diese Schriften von Salomo zusammen zu betrachten. I jest dobrze, by te oto dzieła Salomona wspólnie rozważać. Und wenn wir es tun, sehen wir eine interessante Entwicklung. I gdy to tak czynimy, to widzimy bardzo interesujący rozwój. Im Buch der Prediger, w Księdze Kaznodziei, beschreibt er einen Menschen, opisuje on człowieka, der seinen Lebensinhalt füllt mit den Dingen dieser Erde. Który treść swojego życia wypełnia sprawami tej ziemi. Wenn wir zu Prediger 1 gehen, 2 gehen, Vers 8 und 9. Gdy przejdziemy do Księgi Kaznodziei Salomona, drugi rozdział, vers? Vers 8, Kapitel 2, Vers 8. Drugi rozdział, und wiersz 9. 8 i 9. In diesen beiden Versen sehen wir, was ein Mensch an irdischem begehren kann. W tych dwóch wierszach mamy odzwierciedlenie tego, czego człowiek może pożądać w sprawach ziemskich. Das erste ist Gold und Reichtum. Pierwsza rzecz to bogactwo, złoto i bogactwo. Das zweite ist Sänger und Sängerinnen. Druga rzecz to śpiewacy i śpiewaczki. Das dritte am Ende von Vers 8 ist Frau und Frauen. A trzecie, przy końcu ósmego wiersza, to kobieta i kobiety. Das nächste ist Vers 9.
dass man groß und größer wird hier auf Erden. Następnym pożądaniem wymienionym w 9. wierszu jest pożądanie bycia wielkim i wciąż większym. Und das letzte, was hoch ist unter Menschen, ist Weisheit zu erlangen. A ostatnia rzecz, która jest za wielką uznawana wśród ludzi, to pożądanie wielkiej mądrości. Salomo beschreibt in diesem Buch ein Mensch, der nach diesen Dingen strebt. Salomon opisuje w tej księdze człowieka, który pożąda tych rzeczy. Und er kommt zum Ergebnis. I dochodzi w swoich poszukiwaniach do następującego wyniku. Alles ist Eitelkeit. Wszystko to tylko marność. Und ein Haschen nach Wind. I gonitwa za wiatrem. Ich habe es 8-mal gefunden, diesen Satz in diesem Buch. 8-krotnie znalazłem tego rodzaju stwierdzenie w tej księdze. Und er kommt zu einem Endergebnis am Ende dieses Buches. I on dochodzi ostatecznie do ostatecznego wniosku, ostatecznego wyniku tych rozważań na końcu tej księgi. Das finden wir in Kapitel 12, Vers 13. Znajdujemy to w 12 rozdziale, w wierszu 13. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Das ist das Ergebnis, nachdem er nach allem Irdischen gestrebt hat. To jest wynik poszukiwań człowieka, który pożądał wszystkich ziemskich rzeczy. Kam er zur Gewissheit, dass alles Eitelkeit ist. Doszedł ostatecznie do głębokiego przekonania, że wszystko jest naprawdę marnością. Und er sagt, besser hätte ich gelebt in Gottesfurcht und Gehorsam zu Gott. I mówi innymi słowy, lepiej mi by było, gdybym żył w posłuszeństwie wobec Boga i w bojaźni przed Nim. Und mit diesem Ausspruch kommen wir zum zweiten Buch von Salomo. I tą wypowiedzią przechodzimy do drugiej księgi autorstwa Salomona. Das ist das Buch der Sprüche. To księga przypowieści Salomonowych. Der große Inhalt dieses Buches ist Gottesfurcht und Gehorsam. Wielką treścią, tematem tej księgi jest bojaźń Boża i posłuszeństwo wobec Pana. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości, początkiem poznania. Es steht ein Mensch vor uns in den Sprüchen, der in Gottesfurcht lebt. Przy powieściach Salomonowych mamy przedstawionego człowieka, który żyje w bojaźni Bożej. Der wünscht Gott gehorsam zu sein. I którego serce przepełnione jest życzeniem, by być posłusznym Bogu. Und wir erkennen, dass das besser ist. I my poznajemy, że jest to wiele lepszy dział. Aber Salomo hat noch ein Buch geschrieben. Ale Salomon napisał jeszcze jedną księgę. Und es gibt einen Satz im Buch der Sprüche. Jest jedno zdanie zamieszczone w księdze przypowieści Salomonowych. Der uns überrascht. Er ist in Kapitel 23, Vers 26. Jest to zaskakujące zdanie umieszczone w 23 rozdziale, wiersz 26. Kapitel 23, Vers 26. 26. Wiersz rozdziału 23. Synu mój, daj mi serce swoje, a Twoje oczy niechaj strzegą moich dróg. Das wird dem Gottesfürchtigen zugerufen. To jest wezwanie, które zwraca się w kierunku tego, kto żyje w bojaźni. Gottesfurcht und Gehorsam ist gut. Wprawdzie bojaźń Boża i posłuszeństwo to dobra rzecz. Aber schlägt dein Herz auch für den Herrn? Ale zadaj sobie pytanie, czy serce twoje bije dla Pana? Und er ruft das heute hier in diesen Raum. On woła dzisiaj w rzędy tego pomieszczenia. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Oddaj mi, synu mój, serce swoje. Gib mir, meine Tochter,
dein Herz. Daj mi, córko moja, serce swoje. Und damit sind wir im Hohenlied. I tym wezwaniem przechodzimy do pieśni nad pieśniami. Das ist der große Charakter des dritten Buches. To oddane serce jest wielkim charakterem tej trzeciej księgi. Wir haben in diesem Buch ein Zwiegespräch zwischen einem Bräutigam und einer Braut. W tej księdze znajdujemy dialog pomiędzy oblubieńcem a oblubienicą. Und es geht um die Zuneigung des Herzens. I wielkim tematem tej księgi są relacje zachodzące między tymi sercami. Der Lehre nach ist der Bräutigam, der Herr Jesus. Jeżeli chodzi o naukę, to oblubieńcem jest Pan Jezus. Die Braut sind Glaubende in einer noch zukünftigen Zeit. A oblubienicą są tutaj widziani wierzący przyszłego czasu z tamtej perspektywy. In der Zeit der Drangsal, es sind Glaubende aus Jerusalem und aus den zwei Stämmen, Juda und Benjamin. W czasie ucisku oznacza to wierzących z Jeruzalemu i z dwóch pokoleń Izraela, z Judy i z Benjamina. Es wird am Ende des Buches noch gesprochen von einer kleinen Schwester. Na koniec tej księgi jest wzmianka o pewnej małej siostrze. Das betrifft die 10 Stämme des Volkes Israel. To oznacza tych, którzy pochodzą z 10 rodów Izraela. Aber wir wollen heute Morgen diese gelesenen Verse auf uns anwenden. Ale my dzisiejszego przedpołudnia pragniemy pozwolić, by te wiersze, które przeczytaliśmy, odnosiły się do nas. Der Bräutigam ist auch für uns der Herr Jesus. Oblubieńcem i dla nas jest Pan Jezus. Und die Braut? A oblubienica? Ist jeder von uns persönlich. To każdy z nas osobiście. Du und ich. Ty oraz ja. Und wir haben 4 Abschnitte in diesen 8 Versen. I w tych 8 wierszach mamy 4 części. Der erste Abschnitt ist Vers 1 bis 3. Pierwszy fragment to wiersze od 1 do 3. Da wird uns die Herrlichkeit des Herrn Jesus vorgestellt. Tutaj jest nam zaprezentowana wspaniałość Pana Jezusa. Das ist das Wichtigste in unserem Leben. To jest rzecz, która jest najważniejsza w naszym życiu. Dass der Herr Jesus groß vor uns steht. Aby Pan Jezus był wielkim przed nami w naszych oczach, w naszym pojęciu. In Vers 4 haben wir den zweiten Teil. W wierszu 4 mamy drugą część. Und das ist unsere Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Jest to wiersz, który obrazuje naszą społeczność z Panem Jezusem. In Vers 5 und 6 w wierszach 5 i 6 steht der Dienst für den Herrn Jesus vor uns. Jest nam zobrazowana służba dla Pana Jezusa. In Vers 7 und 8 das Zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus hin. A w wierszach 7 i 8 zgromadzanie się nasze do imienia Pana Jezusa. Diese 4 großen und wichtigen Wahrheiten, te 4 wielkie i bardzo ważne prawdy, werden in diesen Bild, alttestamentlichen Bildern vor uns gestellt. Są przedstawione nam w tych starotestamentowych obrazach. Unser Abschnitt beginnt damit, dass die Braut spricht. Nasz przeczytany fragment zaczyna się przemową oblubienicy. Und sie spricht vom Herrn Jesus und sagt einfach er. I ona mówi o Panu Jezusie, mówi po prostu
On. Er erfüllt so ihr Herz, on tak wypełnia jej serce, dass sie denkt, wenn sie von ihm spricht, dass alle wissen, dass es der Herr Jesus ist. Że ona przyjmuje, że jeżeli mówi po prostu o nim, to wszyscy wiedzą natychmiast, o kogo chodzi. Das finden wir auch bei Maria Magdalene. Ten sam stan widzimy w Marii Magdalenie. Sie ist am leeren Grab. Ona znajduje się przy pustym grobie. Und sie meint, dass sie mit einem Gärtner spricht. I mniema, że rozmawia z ogrodnikiem. Und dann sagt sie, wenn du ihn weggetragen hast. I mówi po prostu do niego, jeżeli go wziąłeś. Dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. To powiedz mi, gdzie go położyłeś. Sie hat nicht nötig zu erklären, wen sie meint. Ona nie uważa za konieczne, by wyjaśniać dokładnie, kogo ona ma na myśli. Denn der Herr erfüllte so ihr Herz, ponieważ Pan tak dalece wypełnia jej serce, dass sie denkt, alle erkennen sofort, es geht um den Herrn. Że jest to dla niej oczywiste. Wszyscy od razu muszą wiedzieć, o kim myślę. Und die Braut sagt hier weiter, deine Liebe ist besser als Wein. I ta oto oblubienica wyraża tutaj taką myśl, że twoja miłość jest lepsza niż wino. Wein ist oft ein Bild irdischer Freuden. Wino jest w Słowie Bożym często obrazem ziemskiej radości. Und es ist uns Glaubenden gestattet, uns an irdischen Dingen sich zu freuen. Jest to naszym przywilejem wierzących, aby radować się również rzeczami, które mamy na ziemi. Zum Beispiel an einem neuen Versammlungsraum. Na przykład możemy się radować nowym pomieszczeniem, w którym możemy się zgromadzać. Dieser Raum, dieses Haus, das ist nicht das Haus Gottes. To pomieszczenie, ten dom nie jest domem Bożym wprawdzie. Es ist ein Gastzimmer. To tylko pewien pokój gościnny. Wo wir vorübergehend sind. Gdzie jesteśmy przejściowo na jakiś czas. Und unsere Heimat ist dort. Ale ojczyzna nasza jest przecież u góry. Und doch dürfen wir uns freuen an diesem schönen neuen Raum. A mimo tej świadomości nie ma przeszkód, abyśmy się naprawdę radowali tym pięknym nowym pomieszczeniem. A wenn wir uns darüber freuen, ale gdy się radujemy tym, wissen wir, dass es noch etwas Besseres gibt, to cały czas w tej świadomości, że jest coś daleko lepszego. Und das ist die Liebe des Herrn zu uns. I oto jest to miłość Pana Jezusa do nas. Deine Liebe ist besser als Wein. Twoja miłość jest lepsza, jest słodsza niż wino. I sagt sie zwei Sätze. Ona mówi teraz dwa zdania. Der erste spricht vom Leben des Herrn. Pierwszy obrazuje życie Pana. Der zweite spricht vom Sterben des Herrn. A drugie obrazuje śmierć Pana. Sie sagt zuerst, lieblich am Duft sind deine Salben. Wyborna jest wonność twoich maści, czy twoich olejków. Wir betrachten den Herrn Jesus, wie er über diese Erde ging. My widzimy w tym Pana Jezusa, jak on szedł przez tę ziemię. Ich hoffe, dass ihr eifrige Leser der Evangelien seid. Mam nadzieję, że jesteście bardzo gorliwymi czytelnikami Ewangelii. Um den Herrn Jesus da zu finden, aby tam znaleźć Pana Jezusa, was er sprach, i przyjrzeć się blisko temu, co mówił, was er tat, co czynił, und die Wege, die er ging, i drogą, którymi chodził. Und ich hoffe, dass ihr auch eifrig die Psalmen liest. Mam też nadzieję, że gorliwie rozczytujecie się w psalmach. Die Psalmen zeigen uns etwas Besonderes des Herrn. Bo psalmy pokazują nam bardzo szczególną stronę Pana. Da lässt uns Gott Blicke tun in sein Herz. Bo Bóg pozwala nam przez nie w
wgląd uczynić w jego serce. Seine große Gnade. To jest wielka łaska, móc nam zajrzeć. Dass wir Menschen ins Herz unseres Heilandes blicken dürfen. To, że my ludzie możemy wejrzeć do serca naszego Zbawiciela. Wenn wir ihn betrachten auf seinem Weg von der Krippe bis zum Kreuz. I gdy rozważamy jego drogę od żłobu aż do krzyża. To sagen wir wie die Braut hier. To nic innego nie możemy powiedzieć jak ta oto oblubienica. Lieblich am Geruch sind deine Salben. Wyborna jest wonność twoich olejów. Und dann richten wir die Augen unserer Herzen nach Golgatha. I wtedy oczy naszych serc kierują się ku Golgocie. Und wir sehen ihn dort leiden und sterben. A tam widzimy go, jak cierpi i umiera. Und dann wird das ganze Maß der Herrlichkeit des Herrn offenbar. I widzimy tam, że cała pełnia chwały Pana Jezusa właśnie tam się objawia. Dann sagen wir, ein ausgegossenes Salböl ist sein Name. Wtedy mówimy, wylanym olejkiem jest jego imię. Da wird das Gefäß mit dem Salböl auf einen Schlag ausgeschüttet. Wtedy można powiedzieć obrazowo, to naczynie drogocennego olejku w jednym momencie gwałtownie zostaje wylewane. Und der ganze Geruch der Herrlichkeit des Herrn wird offenbar. Po to, aby cała pełnia wonności wspaniałości Pana Jezusa z wielką mocą się objawiła i dała się odczuć. Das ist die Person unseres Herrn. To jest osoba naszego Pana. Und mit ihm wünschen wir Gemeinschaft zu haben. I z nim pragniemy mieć społeczność. Ich hoffe, dass ihr alle wünscht, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu haben, persönlich. Mam nadzieję, że wszyscy życzycie sobie tego, by osobiście mieć społeczność z Panem Jezusem. Aber wenn ich das wünsche, ale gdy to życzenie jest w moim sercu, dann kann ich euch nicht befehlen, habt Gemeinschaft mit dem Herrn. To nie mogę wam tego nakazać. Miejcie społeczność z Panem Jezusem. Es gibt hier ein interessanter Satz. Ich hoffe, dass auch so übersetzt ist bei euch. Jest tutaj pewne interesujące zdanie. Mam nadzieję, że ono również jest tak przetłumaczone w waszym tłumaczeniu. Dieser Satz fängt in Einzahl an und endet in Mehrzahl. To zdanie zaczyna się liczbą pojedynczą, a kończy się mnogą. Siehe mich und wir werden dir nachlaufen. Steht das auch? Tak jest. Pociągnij mnie, a my pobiegniemy za tobą. Das ist interessant. To jest bardzo interesujące. Sprach einmal mit einem jungen Bruder. Rozmawiałem niegdyś z pewnym młodym bratem. Und sagte mir, die anderen Geschwister sind so kalt. I on mi powiedział zasmucony, inni wierzący są tacy chłodni. Ich leide darunter. Ja bardzo się tym zamartwiam. Dass ihre Herzen nicht brennen für den Herrn. Że ich serca nie płoną dla Pana Jezusa. Ich sagte, wir lesen im Hohen Lied Kapitel 1. Odpowiedziałem mu, przeczytajmy w Pieśniach nad Pieśniami, w pierwszym rozdziale. Und ich begann zu lesen. I zacząłem czytać. Und ich las, stoße die anderen und dann werde ich dir auch nachlaufen. I czytałem ten wiersz właśnie. Stoße die anderen und dann laufe ich dir auch nach. Popchnij ich w kierunku Pana i oni też będą iść ku niemu. Und dann sagt er, das steht nicht da. On powiedział, przecież tak nie jest to napisane. Und ich sagte, ich weiß. Ale mówię, wiem. Bei dir fängt es an.
Od ciebie to się zaczyna. Nein, bei mir fängt es an. Nie, ode mnie to się zaczyna. Die Gemeinschaft mit dem Herrn fängt bei mir an. Społeczność z Panem Jezusem zaczyna się ode mnie. Und wenn diese Gemeinschaft verwirklicht wird, i gdy ta oto społeczność, ona jest urzeczywistniona, dann wird das sichtbar im Leben für die anderen. To staje się to widoczne w życiu innych wierzących. Und sie werden dadurch angespornt. A oni zostają przez to zachęceni, pobudzeni do tego samego. Ihr Jungen, ich habe das erlebt auf meinen Reisen. Młodzi bracia i siostry, ja to przeżyłem w czasie moich podróży. Dass es in einer Versammlung einen jungen Bruder gab, że w zgromadzeniu był młody brat, der eine ganze Hingabe an den Herrn hatte, który miał wielkie oddanie dla Pana, und das dann einen großen Einfluss ausübte auf die ganze Versammlung. I właśnie to jego oddanie wywierało ogromny wpływ na całe zgromadzenie. Ziehe mich und wir werden dir nachlaufen. Pociągnij mnie, a my pobiegniemy za tobą. Und dann erleben wir diesen verborgenen Umgang mit dem Herrn. Wtedy przeżywamy tą ukrytą społeczność, ukryty kontakt z Panem Jezusem. Er führt uns in seine Gemächer. On nas wprowadza w swoje komnaty. Und das wird drei Wirkungen bei uns haben. A to będzie miało trzy rodzaje konsekwencji w nas. Frohlocken. Mianowicie śpiewanie z wielką radością. Freuen. Radość. Und seine Liebe preisen. I sławienie Jego miłości. Frohlocken ist der Freude Ausdruck geben. To pierwsze słowo oznacza dać wyraz wielkiej radości. Und freuen, das ist etwas, was in unserem Innen vorgeht. A radość sama w sobie to jest coś, co jest przeżywane w naszym wnętrzu. Und zum Preisen der Liebe öffnet sich der Mund. A wówczas ku sławie miłości otwiera się usta. Wir haben dann in Vers 5 und 6 den Dienst für den Herrn. W 5 i 6 wierszu mamy przed sobą służbę dla Pana. Und wenn wir dem Herrn Jesus dienen möchten, i gdy chcemy służyć Panu Jezusowi, dann dürfen wir zwei Dinge nie vergessen. To o dwóch rzeczach nigdy nie wolno nam zapomnieć. Erstens, was wir sind und waren von Natur. Po pierwsze, kim jesteśmy i kim byliśmy z naszej natury. Nämlich Sklaven der Sünde. Mianowicie niewolnicy grzechu. Sie sagt, ich bin schwarz. Ona mówi, jestem ciemna. Damit sagt sie, was sie ist von Natur. Ona mówi tym samym o tym, czym jest z natury. Aber zweitens erkennt sie, was sie im Glauben in Christus ist. Ale po drugie, ona poznaje, jaka jest wierze w Chrystusa. Und das nennt sie anmutig. I tutaj jest u nas przetłumaczone piękna, lecz piękna. Neutestamentlich würden wir sagen, angenehm gemacht in dem Geliebten, im Herrn Jesus. Mową Nowego Testamentu byśmy powiedzieli, że staliśmy się miłymi w Chrystusie, w Panu Jezusie, w umiłowaniu. Wenn du dem Herrn dienen willst, jeżeli chcesz służyć Panu, dann darfst du nie vergessen, was du bist von Natur. To nie wolno ci nigdy zapomnieć o tym, czym jesteś z natury. Aber du darfst auch immer daran denken, was du in Christus vor Gott bist. Ale przy tym wolno ci zawsze o tym myśleć, jaki jesteś przed Bogiem w Chrystusie. Und sie vergleicht diese beiden Tatsachen mit den Zelten. I ona te dwa fakty, te dwie strony swego charakteru porównuje z namiotami. Die Zelte Kedars müssen schwarz gewesen sein. Namioty Kedaru musiały być czarne. Die Zeltbehänge Salomos weiß.
A zasłony Salomona musiały być białe. Aber dann sagt sie noch etwas. Ale następnie mówi o tym, o czymś jeszcze. Dass sie schwärzlich ist. Że jest pociemniała. Das ist nicht, was sie ist von Natur. To nie jest już obraz tego, czym jest ona ze swej natury. Sondern sie denkt daran, wie sie sich oft benommen hat nach ihrer Bekehrung. Lecz ona tutaj daje wyraz temu, jak często zachowywała się nie tak, jak trzeba po swym nawróceniu. Wenn wir selber darüber nachdenken, gdy sami o tym rozmyślamy, dann sagen wir, wie oft haben wir fleischlich gehandelt. To wyznajemy zawstydzeni, jak często działaliśmy z pobudek cielesnych. Es ist schlimm, wenn wir fleischlich handeln in unserem persönlichen Leben. Jest źle, jeżeli działamy cieleśnie, z cielesnych pobudek w naszym osobistym życiu. Und in unseren Familien. Jeżeli to dokonuje się w naszych rodzinach. Möchte das einmal fragen, wie wir uns zu Hause benehmen. Chciałbym tam zapytać tutaj między rzędami, jak zachowujemy się w domach naszych. In der Versammlung sitzen und ein frommes Gesicht machen, das kann jeder. Zasiadać w zgromadzeniu z pobożną miną, to potrafi każdy. A wie oft benehmen wir uns fleischlich in der Woche? Ale jakże często postępujemy ze złych cielesnych pobudek und es ist, w naszym codziennym życiu w tygodniu. Und es ist tatsächlich möglich, im Dienst für den Herrn fleischlich zu sein. I nawet idzie to tak daleko, że naprawdę jest możliwe, aby w służbie dla Pana również być cielesnym. Und dann sagt sie, dass sie von ihren Brüdern zu einem Dienst beauftragt worden ist. I następnie wyraża ona tutaj, że bracia dali jej takie zadanie, aby wypełnić pewną posługę. Zu dem sie innerlich noch nicht fähig war. Zadanie, do którego nie czuła się wewnętrznie jeszcze wystarczająco dorosła czy zdolna. Wir kommen hier im Bild zu einer grundsätzlichen Wahrheit. Obrazowo przechodzimy do pewnej bardzo zasadniczej i fundamentalnej prawdy. Der Dienst für den Herrn kommt nicht von den Brüdern. Że mianowicie służba dla Pana nie ma źródła swego pochodzenia w braciach. Sondern er kommt direkt vom Herrn. Lecz ona musi przyjść od Pana. Przychodzi od Pana. Das ist eine große göttliche Weisheit. To jest za tym ukryta wielka Boża mądrość. Der Herr weiß genau, wie es in meinem Innern aussieht. Bo Pan dokładnie wie, jak wygląda moje wnętrze. Und zu was ich befähigt bin in meinem Innern. I do czego jestem zdolny w swoim wnętrzu. Und er überfordert uns nicht. I on nie przeciąży nas nigdy. Er gibt nur Aufträge gemäß unserer inneren Situation. On udziela swoich zleceń dokładnie w pełnym dopasowaniu do naszych wewnętrznych możliwości. Aber die Brüder, die sehen nicht in mein Herz. Ale bracia, bracia nie potrafią glądnąć w moje serce. Und sie können mir einen Auftrag geben, zu dem ich nicht fähig bin, innerlich ihn zu erfüllen. I jest możliwe, że dadzą mi zadanie, do którego nie jestem wewnętrznie wystarczająco przygotowany. Und das ist, was sie hier vorstellt. I to jest to, co ona tutaj wyraża. Die Söhne meiner Mutter, das sind die Brüder, synowie matki mojej, to bracia, bestellten mich zur Hüterin der Weinberge. Oni dali mi zadanie, bym strzegła winnicy. Aber den eigenen Weinberg hat sie nicht gehütet. Ale własnej winnicy nie umiała ustrzec. Wenn jemand zum Glauben an den Herrn Jesus kommt, gdy ktoś przychodzi do wiary w Pana Jezusa, dann ist die Gefahr, dass wir ihn sofort im Dienst für den Herrn einspannen möchten. To istnieje takie niebezpieczeństwo, że będziemy chcieli go natychmiast
włączyć do jakiejś posługi, służby dla Pana. Aber zuerst muss sein eigener Weinberg gehütet werden. Ale on najpierw musi umieć strzec własną winnicę. Das ist inneres Wachstum. Oznacza to wewnętrzny wzrost. Befestigung des Herzens in Christus. Umocnienie serca w Chrystusie. Das ist der eigene Weinberg. To jest własna winnica. In Vers 7 und 8 kommt der Platz des Zusammenkommens vor uns. W wierszach 7 i 8 dostrzegamy miejsce zgromadzenia się wierzących. Da sagt die Braut zum Herrn Jesus. Tu mówi oblubienica do Pana Jezusa. Im Bewusstsein, dass sie liebt, das ist sehr schön hier. W tej świadomości, że on ją miłuje, że ona jest piękna dla niego. Sage mir, wo du weidest, wo du lagerst. Pyta go, powiedz mi proszę, gdzie ty przebywasz, gdzie ty pasiesz. Sie fragt nicht, wo gibt es Weide? Ona nie pyta, gdzie jest dobre miejsce do wypasania. Wo gibt es Ruhe? Nie pyta, gdzie jest spokój. Wie oft werden diese Fragen von jungen Gläubigen gestellt? Jakże często w istocie takie pytania są zadawane przez młodych. Wo soll ich hingehen? Pytają, gdzie mam iść? Wo bekomme ich Nahrung für meine Seele? Gdzie dostanę dobry pokarm dla mojej duszy? Wo werde ich zur Ruhe gebracht im Glauben? Gdzie znajdę spoczynek w mojej wierze? Aber das fragt sie hier nicht. Ale ona nie zadaje takiego pytania. Sie fragt, wo weidest du? Ona pyta o niego samego. Gdzie ty pasiesz? Wo lagerst du am Mittag? Gdzie ty bywasz w południe? Wo versammelst du die Deinen deine Person? Gdzie ty tych, którzy są twoi, zgromadzasz wokół swojej osoby? Das ist eine wichtige Frage. To bardzo ważne pytanie. Ich hoffe, dass alle hier, auch die Jungen, diese Frage dem Herrn stellen. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj, również i młodzi, i wierzący, takie pytanie Panu postawią. Sie sagt, warum soll ich eine Verschleierte sein? Oder eine, das kann man auch übersetzen, eine Umherirrende? Ona mówi, jakby, dlaczego miałabym być tą, która błąka się i błądzi? Bei den Herden deiner Genossen. Wśród trzód twoich towarzyszy. Das sind nicht die Feinde des Herrn. To nie są żadni wrogowie Pana. Das sind solche, die sich Genossen des Herrn nennen. To są tacy, którzy noszą imię towarzyszy Pana. Und die eigene Herden haben. I którzy mają własne trzody. Es gibt Männer in der Christenheit. Są mężowie w chrześcijaństwie. Die eine Tätigkeit ausüben. Którzy są aktywni, wykonują jakąś działalność. Und sie sprechen von ihrer Herde. I mówią, ja mam moją trzodę. Und da will sie nicht umherirren. I ona nie chce tam się błąkać. Als ich 20 Jahre alt war, gdy miałem 20 lat, hatte ich die Idee, mal in alle christlichen Gruppen zu gehen. Wpadłem na taki pomysł, aby zwiedzić wszelkie chrześcijańskie grupy. Alles kennenzulernen. Po to, aby poznać wszystko. Dann das Richtige zu erkennen. I aby rozpoznać to, co właściwe. Dann hat mir der Herr Moses gezeigt. Wtedy Pan pokazał mi Mojżesza. Wie die Stiftshütte, die das Zelt der Zusammenkunft bauen musste. Jak on musiał zbudować namiot spotkania. Und da erkannte ich, dass ihm nicht gesagt worden ist, solle mal in den verschiedenen Völkern rumgehen. I zauważyłem wtedy, że Pan nie powiedział mu,
Idź między różnych różne ludy tutaj w świecie. Und die Häuser betrachten, die sie gebaut haben. Przyjrzyj się, w jaki sposób oni budują. Um dann das Beste davon zu nehmen. Abyś mógł najlepsze z tego wybrać i zbudować to, co najlepsze. Und dann habe ich erkannt, dass das eine ganz dumme Idee war. Wtedy poznałem, że był to bardzo niedorzeczny pomysł. Glücklicherweise habe ich es erkannt, bevor ich begann. Szczęśliwie poznałem to, zanim obróciłem to w czyn. Und ich erkannte, dass ich den Platz des Zusammenkommens nur erkenne, wenn ich zum Himmel blicke. I zauważyłem, że mogę poznać miejsce zgromadzania się dla wierzących tylko wtedy, gdy będę patrzył w niebo. Und sehe mit den Augen des Herrn, was wünscht in Bezug auf das Zusammenkommen. I gdy będę mógł wtedy spojrzeć oczyma Pana Jezusa na to, jak On widzi zgromadzenie. Wo weidest du? Wo lagerst du am Mittag? Gdzie Ty pasiesz? Gdzie Ty przebywasz w południe? Der Herr wartet auf diese Frage. Pan czeka na to Twoje pytanie. Einmal hat Petrus und Johannes gesandt, das Passa zu bereiten. Raz wysłał Piotra i Jana, aby przygotowali miejsce na spożycie Paschy. Wo auch dann das Mahl des Herrn eingesetzt hat. Miejsce, w którym następnie ustanowił tę pamiątkową wieczerzę. Und sendet sie ohne etwas, sonst zu sagen. I wysłał ich bez szczególnych wskazówek. Tak, wysłał ich po prostu. Aber dann stellen die zwei eine Frage. Ale wtedy oni odczuli, że muszą zadać pytanie. Wo willst du, dass wir es bereiten? Pytają go, gdzie ty chcesz, abyśmy ci przygotowali. Und dann gibt der Herr Antwort. I Pan wtedy daje odpowiedź. Und gibt auch hier Antwort. I on daje również i tutaj odpowiedź. Aber der erste Satz ist ein leiser Vorwurf. Ale pierwsze zdanie jest cichym zarzutem. Wenn du es nicht weißt. Jeżeli tego nie wiesz. Du solltest es eigentlich wissen. Innymi słowy, właściwie powinnaś to wiedzieć. Oder du weißt es im tiefsten Grund deines Herzens. Albo w najgłębszych pokładach swego serca właściwie to wiesz. Dann sagt noch etwas, bevor Antwort gibt. I on mówi jeszcze coś, zanim daje odpowiedź. Du bist die schönste unter den Frauen. Jeżeli jesteś najpiękniejszą pośród kobiet. Sagt damit, das ist für mich eine besondere Freude. Mówi w ten sposób, to jest dla mnie szczególna radość. Wenn ein junger Mensch mich fragt, gdy młody człowiek mnie pyta, wo weidest du, wo lagerst du am Mittag? Gdzie ty pasiesz, gdzie ty przebywasz w południe? Und dann gibt Antwort. Wtedy on daje na to pytanie odpowiedź. Gehe den Spuren der Herde nach. Idź śladem owiec. Sagt nicht, gehe der Herde nach. On nie mówi, idź, idź za trzodą. Wenn das heute sagen würde, gehe der Herde nach. Gdyby dzisiaj to powiedział, idź za trzodą, die Herde, czy za stadami. Die Herde des Herrn sind alle erlösten Menschen, die im jetzigen Moment auf der Erde wohnen. Kim jest ta trzoda Pana? To są wszyscy wierzący, którzy obecnie żyją na tej ziemi. Und leider stehen sie zertrennt. I niestety oni przed Panem stoją jako podzieleni. Und zwar durch unsere Schuld. I to przez naszą własną winę. Wir demütigen uns über diese Tatsache. My korzymy się, widząc ten smutny fakt. Wenn wir einem jungen Menschen sagen, gehe der Herde nach,
Gdy teraz powiemy do młodego człowieka takie wskazanie, idź za trzodą, dann sagt er, in welche Gruppierung soll ich gehen? To wtedy on zadaje proste pytanie, dokąd, do jakiej grupy? Nein, der Herr sagt, geh den Spuren der Herde nach. Ale Pan mówi coś innego, idź śladem Ojca. Wo haben wir denn die Spuren, wo es noch eine Herde war? Gdzie mamy ślady, gdy była jeszcze jedna trzoda? Gdzie wo, są te ślady? Wo es praktisch noch eine Herde war? Gdzie w praktyce bez podziałów była jeszcze jedna trzoda? Sie ist hier im Worte Gottes. Tutaj w Słowie Bożym są te ślady. In den Schriften des Neuen Testamentes, w Pismach Nowego Testamentu, finden wir die Spuren der Herde des Herrn. Znajdujemy ślady pozostawione przez jedną trzodę Pana. Und es geht für uns auch heute hier in Mikołów darum. I chodzi nam o to samo dokładnie tutaj dzisiaj w Mikołowie. Im Zusammenkommen das zu verwirklichen, was Gottes Wort uns zeigt. Aby w praktycznym zgromadzeniu się urzeczywistnić to, co Pan Jezus pokazuje. Und dann dürfen wir uns zum Namen des Herrn hin versammeln. I wtedy możemy zgromadzać się do imienia Pana Jezusa. In aller Demut. W całej pokorze. In aller Bescheidenheit. Z całą skromnością. Und wir versammeln uns mit Alten und Jungen zusammen. Zgromadzamy się z młodzieżą i ze starszymi. Es ist ein wichtiger Grundsatz Gottes. To ważna zasada Boża. Wir Menschen möchten immer trennen. My ludzie mamy skłonność do tego, żeby dzielić. Die Alten speziell. Osobno starzy. Sie haben doch spezielle Bedürfnisse. Bo przecież oni mają specjalne, specyficzne swoje potrzeby. Die Jungen. Osobno młodzi. Speziell mit ihren Bedürfnissen. Oni też mają swoje typowe dla ich wieku potrzeby. Man kann sich auch mit einzelnen Altersgruppen beschäftigen. Nie ma przeszkód, by zajmować się wprawdzie poszczególnymi grupami wiekowymi. Aber das Zusammenkommen als Versammlung umfasst alle. Ale zgromadzenie, zgromadzanie się jako zgromadzenie obejmuje wszystkich. Weide deine Zicklein bei den Wohnungen der Hirten. Paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Die Zicklein sind die Jungen. Die Koźlęta to młodzież. Und die Hirten sind die älteren Brüder mit Gaben. A pasterze to starsi bracia obdarowani różnymi darami. Wir können es ausweiten auf die älteren Geschwister. Moglibyśmy to nawet rozszerzyć i powiedzieć, to starsi bracia i starsze siostry. Alt und jung versammelt zum Namen des Herrn. Młodzi i starzy zgromadzeni do imienia Pana Jezusa. Das wünschen wir zu tun, auch hier, my in diesem Raum. Życzymy sobie głęboko, by czynić to również tutaj, w tym pomieszczeniu. Und wenn ihr in Bescheidenheit und Demut diesen Wunsch des Herrn erfüllen möchtet ihr? Jeżeli w skromności i w głębokiej pokorze pragniecie wypełnić to życzenie Pana Jezusa, dann werdet ihr Gnade finden für den gemeinsamen Blick. To znajdziecie łaskę od Niego na wspólną drogę. Denn Gott widersteht dem Hochmütigen. Bo Bóg sprzeciwia się pysznemu, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Ale pokornemu daje łaskę. Und dann darf weiter verwirklicht werden, was wir in der ersten Stunde hier erleben durften. I wtedy możemy urzeczywistniać to,
co przeżywaliśmy w pierwszej godzinie dzisiejszego spotkania. Ich bin jetzt am 12. Vers unseres Abschnittes. Jestem teraz przy 12. wierszu naszego fragmentu. Als wir den Tod des Herrn verkündigten, gdy głosiliśmy śmierć Pana, da saß der König an seiner Tafel im Bild. Wtedy możemy powiedzieć, że obrazowo król zasiadał przy swoim stole. Der Herr war persönlich in der Mitte. Pan był obecny pośród nas. Wenn auch unsichtbar, doch in Wirklichkeit. Jeżeli nawet niewidzialnie, to rzeczywiście. Und die Braut sagt hier, da gab meine Narde ihren Duft. A oblubienica mówi, że wtedy dokładnie, gdy ten król tam był, mój nard, moja maść wydała swoją wonę. Ich freue mich, dass ich diese erste Stunde mit euch zusammen erleben durfte. Cieszę się, że mogłem przeżyć z wami tą pierwszą godzinę uwielbienia. Und ich habe gehört die Gebete. Przysłuchiwałem się modlitwą. Und ich habe auch die Lieder mitsingen dürfen. Mogłem wspólnie z wami śpiewać te pieśni. Ich habe gehört, was aus Gottes Wort gelesen wurde. Słuchałem tego, co było czytane ze Słowa Bożego. Und alles hat mich tief gefreut. I wszystko bardzo mnie radowało. Aber was aus euren Herzen zu Gott emporgestiegen ist. Ale co z waszych osobistych serc wzniosło się do Boga? Das allein weiß der Herr. To wie jedynie Pan.